26 lipca, piątek, wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny. Z Ewangelii świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. Moi kochani, musimy zadać sobie pytanie, jaki jest stan, jaka jest dyspozycja mojego serca. Chcielibyśmy, aby było ono piękne, dobre, aby umiało dzielić się miłością, ciepłem, serdecznością. Chcielibyśmy, żeby wydawało przepiękne owoce. Chcielibyśmy tego, ale czy ono naprawdę takie jest? Warto zadać sobie to pytanie, zweryfikować swoje serce, zapytać się, czy rzeczywiście wszystkie te cechy posiada moje serce. Jakie ono jest? Może jest jak ta droga? Nie chcę rozumieć, nie podejmuję żadnego wysiłku, aby przyjąć słowa Jezusa. Może jest jak skała, nie chcę słuchać tego, co mówi Jezus. Nie chcę poznawać Biblii. Może jest wypełnione troskami tego świata, zabieganiem o dobre imię, o zdrowie, o samopoczucie, o wygodę, relacje z innymi, pracę, pieniądze, majątki. I przez to wszystko nie pozwalam Słowu Bożemu zakorzenić się w moim sercu, we mnie, w moim życiu. A może jest jak ta żyzna ziemia, że dbam, czytam Biblię, zwracam uwagę na natchnienia i pojawiające się myśli, które do mnie przychodzą, pielęgnując te, co dobre, te, które podobają się Panu Bogu. Trzeba nam dzisiaj przemyśleć, jaki jest stan mojego serca, jakie to serce moje jest, kiedy słuchamy tej dzisiejszej Ewangelii. Bo jeśli jest rzeczywiście jak ta żyzna gleba, to możemy być spokojni. Ono wyda przepiękne, obfite plony. Chciejmy, aby to nasze serce było właśnie sercem tak żyznym, tak otwartym na głos Pana Boga, tak otwartym na Jego działanie, na Jego miłość. Bo wtedy będziemy wydawali owoce. Owoce, z których będą czerpali inni, brali inni. Będzie to serce, którym będą się karmili inni. I tego wam życzę. I sobie też życzę. Aby nasze serca były otwarte na Boga, wypełnione Bogiem i dawały to, co najpiękniejsze. Kochani, serca wam wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Zapraszam. Rozpoczęliśmy w dniu wczorajszym, bo to jest Ewangelia na piątek, w czwartek rozpoczęliśmy nową nowennę na kanale, nowennę do
Matki Bożej Fatimskiej, do Maryi. Zapraszam do tej wspólnej modlitwy, abyśmy razem z Matką Bożą przeżyli te 9 kolejnych dni, oddając jej nasze intencje, nasze sprawy, to wszystko, co dotyka naszych serc. Bardzo proszę Was też o subskrypcję kanału, bo dużo jest tylko właśnie, którzy przychodzą, oglądają ten kanał, tak z automatu wchodzą codziennie. Subskrybujcie, zwiększa się właśnie jeszcze bardziej to dzieło głoszenia Słowa Bożego, żebyśmy jeszcze dalej z tym Słowem, bo jeśli my gdzieś tam subskrybujemy, dajemy te lajki, komentujemy, to te algorytmy YouTube'a rzeczywiście one przesuwają coraz bardziej do przodu ten kanał i on dociera jeszcze do większej ilości osób słuchających. To jest taka moja prośba. Oczywiście nikogo nie zmuszam do tego, ale zachęcam. Moi kochani, do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.